Never met someone like you are. Felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast. But none of them had your humor. They can't compare. No one could ever. Cześć, dzień dobry. Witajcie w nowym daily vlogu. Właśnie sobie zaparkowałam, bo muszę na chwilę. Dzisiaj jest ten dzień, że wybieram się na wybielanie zębów. Słuchajcie, jak wrzuciłam informację na moim Instagramie, że będę wybielać sobie zęby, dostałam tyle wiadomości, że aż byłam w szoku. Słuchajcie, nigdy nie dostałam tyle wiadomości a propos zębów. Gdzie oczywiście większość z Was tak mnie nastraszyła, tak mi nagadała, że jestem, słuchajcie, przerażona totalnie. Można powiedzieć, że w gacie, bo no boję się po prostu tego bólu. Gadałyście mi, dziewczyny, że powinnam się znieczulić dentystycznie i górną, i dolną szczękę, wziąć leki jakieś, ketonale, że brałyście tramale, że nie mogłyście funkcjonować przez cały dzień. No słuchajcie, tak mnie nastraszyłyście, że jestem po prostu przerażona. Moja higienistka, która zna moje zęby, wie jak reagują, co i jak, powiedziała, że raczej nie powinno mnie boleć, bo nie mam jakiejś nadwrażliwości zębów. Oczywiście mam usunięty kamień. Mam sobie wziąć pół godziny wcześniej przed zabiegiem tabletkę i wszystko powinno być ok. Zjeść śniadanie i raczej nic się nie powinno dziać. Ale słuchajcie, teraz się tak potwornie boję, że nie wiem, jak wejdę tam do gabinetu, nie wiem, co to się będzie działo. Mam nadzieję, że przeżyję i mam nadzieję, że nie będę musiała przerywać tego wybielania, bo będą to 3 sesje po 30 minut. Prosiłyście mnie, żebym opowiedziała Wam, jak wrażenia, jaka metoda, jak to wyglądało, ile to kosztuje, bo oczywiście ja za to wszystko płacę, to nie jest żaden sponsorowany zabieg i tak dalej. Więc słuchajcie, no postaram się. Mam nadzieję, że będę mogła mówić dzisiaj i że przeżyję. Zobaczymy, bo naprawdę, uwierzcie mi, dawno nie byłam tak przerażona, jeśli o to chodzi. I nawet wspominałam Wam o tym, że będę usuwać ósemki i usuwania tych ósemek w tej chwili się tak nie boję, jak wybielania zębów. A nigdy, słuchajcie, nigdy w życiu nie wybielałam zębów pod lampą. Więc zobaczymy, jak to będzie. Także słuchajcie, uciekam i postaram się odesłać do Was później. Słuchajcie, jestem już w domu, pipeta jest tutaj ze mną, rozwalona na łóżku, jest strasznie gorąco, na termometrze w samochodzie pokazywało mi 33 stopnie, więc dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Przysłonięte mam tutaj okno, żeby też pipeta sobie tutaj leżała, Dyson włączony, żeby się chodziło, ale słuchajcie, dziewczyny moje kochane, która mnie tak z Was nastraszyła, że to jest takie bolesne? Przyznać się, słuchajcie, taka byłam wystraszona przez Was i taka spanikowana, a ja jestem potworna panikara, że jak weszłam do gabinetu, to mówię do Pani Ewy, nie wiem jak my to zrobimy, jestem przerażona, wszyscy mnie nastraszyli, jestem przerażona, boję się potwornie, prawie zaraz ze strachu narobię w gacie, nie wiem czy będziemy z nim. Poczekajcie, zaraz do tego nawiążę. Nie wiem, czy będziemy znieczulać, czy nie będziemy znieczulać. Boję się potwornie i jeszcze mam pierwszy dzień tych kobiecych dni. Oczywiście pani Ewa kompleksowo się mną zajęła, jak zawsze. Powiedziała, że w razie czego będziemy mogli przerwać. Zróbmy pierwszą sesję 15 minut. A później w razie czego zrobimy to w innym tygodniu. Przesuniemy, żeby... No przecież musimy zrobić całą tą... Całe to wybielanie, czyli 3 sesje po 15 minut pod lampą. Że w razie czego że mam krzyczeć, gdzieś tam się ruszać, kręcić.
że w każdej chwili będziemy mogły przestać. I słuchajcie, no byłam spanikowana, ale powiedziałam, chciałabym to dzisiaj zrobić w całości. Zobaczymy, jak to będzie szło. W najgorszym wypadku przerwiemy, ale lecimy z tematem. I co? Usiadłam, pierwsze 15 minut zleciało momentalnie. Jedyne, co robiłam, to tak. Więc jak pani Ewa zaczęła mi tam zmieniać żel i tak dalej, to lecimy z drugą sesją. Słuchajcie, nic mnie nie bolało. Absolutnie nic mi nie bolało, więc jeszcze raz powtarzam, nie miałam żadnego znieczulenia. Zrobiłyśmy pierwszą sesję, zrobiłyśmy drugą sesję. Na drugiej sesji praktycznie przysnęłam. I zrobiłyśmy trzecią sesję. Nie odczułam żadnego bólu zębów. Nic absolutnie się nie działo. Ani bólu zębów, ani dziąseł. Nic się kompletnie, słuchajcie, nie działo. Nic, a nic. Przyszłam jak jakiś oszołom, spanikowana, a byłam w jednym wielkim szoku, że nic kompletnie mnie nie bolało. Jedyne, co mnie bolało, w pewnym momencie tu stawy tutaj, ponieważ musiałam trzymać ten taki niebieski ustnik, trzymać. On jest tak włożony, że z tyłu trzeba go zacisnąć zębami. W ten sposób tutaj. I trzymać. Czekajcie. To jest wszystko na żywo. Znaczy w sensie jestem 1,5 godziny od zabiegu, więc widzicie co i jak. Ale bolały mnie po prostu już w pewnym momencie tutaj. Bolały mnie troszkę zęby tutaj właśnie stawy od trzymania tego. Więc jak wyjęła mi pani Ewa ten niebieski ustnik, to byłam po prostu uchachana, szczęśliwa. Ale oczywiście, że podpisałam zgodę i tam pani Ewa też mnie, pani Ewa, czyli moja higienistka, uprzedziła mnie o tym, że mogę odczuwać wrażliwość zębów po zabiegu, ale mogę odczuwać coś takiego, jakby mi prąd przechodził w zęba, taki, wiecie, taki nerwoból tego zęba, tak prąd wchodził i wychodził. I słuchajcie, zaczynam dopiero teraz to odczuwać. To nie jest cały czas, tylko właśnie to jest taki moment, że takie, jakby mnie coś poraziło, tak? W jedną stronę tutaj idzie, z góry idzie momentami. To jest taka chwilka, że taki, no takie pora, jakby porażenie nerwa. No nie wiem, jak wam to opisać, ale to nie jest ból zęba. To jest po prostu takie porażenie. Więc myślę, że jeszcze przeczekam z godzinę i wezmę sobie kolejny ibuprom, bo przed zabiegiem pół godziny wzięłam sobie ibuprom. Nie żadne ketonale, nie żadne jakieś mocne, wiecie, tramale i nie wiadomo co. Tylko ibuprom Spring. I teraz myślę, że za godzinę wezmę sobie następny ibuprom, bo to jest do przeżycia, tylko to jest takie no nieprzyjemne, wiecie, takie no to jest taki, taka chwila, moment, taki nerwoból, no, no nieprzyjemne to jest. W każdym razie co i jak, bo też mnie o to pytaliście i prosiliście, żebym wam powiedziała co i jak, więc wybielanie pod lampą. Nie mogę podać wam nazwy, ponieważ jest to urządzenie, wyrób medyczny, więc obowiązuje mnie prawo, które mówi, że nie mogę robić reklamy, czyli podawać nazw własnych takich urządzeń. Natomiast jest to jeden z, chyba z tego co wiem, z najbardziej znanych tych lamp z niebieskim światłem, ale też z ultradźwiękami. To się słyszy podczas wybielania, właśnie takie, chociaż ultradźwięki są... No i się nie słyszy, tak? Ale takie macie bzyczenie, takie delikatne bzyczenie tej lampy. No i to niebieskie światło, tak? Więc podczas zabiegu musicie mieć założone też okularki. Sesja trwa 15 minut 3 razy. 3 razy, czyli całe to wybielanie. 3 razy po 15 minut. Do zabiegu trzeba się odpowiednio przygotować, czyli musi być zdjęty kamień. U nas był, pani Ewa mi tydzień wcześniej położyła jeszcze preparat na zęby, żeby one też nie były jakoś bardzo wrażliwe. Ja też przygotowywałam zęby tym, że zmieniłam pastę, więc używałam pasty do dziąseł i zębów wrażliwych przez tydzień. No i co, jak przyszłam, to trzeba było zabezpieczyć zęby, zabezpieczyć dziąsła. Więc były zabezpieczone dziąsła, żeby nic się nie działo, od dołu i od góry. A później nałożony preparat i siedzimy pod lampą.
I tak naprawdę tyle. Po wszystkim wypłukanie zębów, ściągnięcie tego niebieskiego żelu z zębów i koniec. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Więc myślę, że pod koniec dnia zdam wam relację, jak się czuję, czy te nerwobóle takie w zębach minęły. Ale wiecie co? Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Jestem zachwycona. Ja jestem po prostu zachwycona. Pani Ewa powiedziała mi, że ja mam białe zęby i na moich zębach bym się nie spodziewała, że będzie nie wiadomo jaki efekt. Taki wiecie, efekt wow. I ja z takim założeniem poszłam, czyli wybieram zęby, nie spodziewając się przepraszam, to był właśnie ten moment. Czyli wybieram zęby, nie spodziewając się, że będą takie białe. I jednak okazało się, że są piękne białe i teraz zalecenia po zabiegu są takie. A producent mówi, że do 2 tygodni biała dieta, ale generalnie tak do 5 dni, 5 dni, co jest bardzo, bardzo ważne, trzeba się jednak pilnować z tym, żeby nie było żadnych kolorowych posiłków, napojów, buraki, truskawki, pomidory, co tam jest jeszcze, czerwone wino, kawa, ciemna herbata. Dzisiaj jestem cały dzień na wodzie i na wszystkim, co jest jasne i białe. I wiem, że Massimo zrobił sałatkę z ziemniaków, z białych oliwek i z tuńczyka, więc idealnie. Po samym zabiegu, tak mniej więcej do 2 godzin, rezygnujemy z ciepłych i bardzo ciepłych i bardzo zimnych napojów, bo te nasze zęby też są wrażliwe. Ale ja myślę, że dzisiaj zrezygnuję całkowicie po prostu. Będę tylko całkowicie dzisiaj na wodzie. I przez te 5 dni bardzo ważne jest, żeby się właśnie pilnować, tak? Z tymi kolorami, żeby nie było takiego mocnego barwnika, żeby uważać, bo te zęby będą wychwytywać, łapać jeszcze po prostu ten kolor. Przez najbliższe 2 tygodnie będę stosować tą pastę do zębów wrażliwych i wrażliwych dziąseł, którą dostałam u mnie tam właśnie w Cordent od pani Ewy. Później już będę mogła przejść z powrotem na pastę wybielającą. I gdybym się zechciała, się zdecydowała na kolejne wybielanie, to robimy je za 2-3 lata, nie wcześniej. Natomiast pani Ewa powiedziała mi też, że czasami jest tak, bo słuchajcie, to wybielanie zależy oczywiście od zębów, od szkliwa, od wieku. A im pacjent jest starszy, tym podobno trudniej jest wybielić zęby. Najlepiej wybiera się u młodych pacjentów. No tak jest ze strukturą zęba, ale są takie zęby, które bardzo trudno łapią, że na przykład pani Ewa mi tłumaczyła. Czekajcie. Nie wiem dlaczego, ale tylko po tej jednej stronie, słuchajcie. Już idę. Tylko po tej jednej stronie mnie takie nerwobóle łapią. Najbardziej. No w każdym razie kończąc. Wszystko zależy od zębów. Jeśli na przykład po takim wybielaniu okaże się, że pacjent nie jest zadowolony z takiego wybielania i nie uzyskał takiego efektu, na jakim by mu zależało, albo w ogóle nie dało rady aż tak wybielić tych zębów z różnych przyczyn, no to można wtedy powtórzyć jedną taką sesję 15-minutową. Ale u mnie jest super. Słuchajcie, idę coś zjeść, bo jestem głodna. Jak widzicie, pipeta tutaj leży się, relaksuje w chłodzie. Zasłonięte okno, włączony Dyson, niech się chłodzi. A ja idę coś zjeść, później wezmę sobie właśnie proszka i zobaczymy, jak będzie dalej. Odezwę się do was później. Zacząłem pracować, wyskoczyłam na chwilę do moich rodziców, a dokładnie do mojej mamy, bo musiałam zabrać sukienkę. Słuchajcie, sukienka, która jest w przepięknym kolorze, tylko tutaj nie oddaje go kamera, którą moja mama zamówiła sobie na wesele. Nie włoskie wesele, ale w czerwcu, pod koniec czerwca mamy drugie wesele, tym razem tutaj w mojej rodzinie w Bydgoszczy. I
Mama stwierdziła, że jednak tę sukienkę oddaje. Będzie ją zwracać. Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, a może bym ją przymierzyła teraz i zobaczyła, jak ona na mnie wygląda. Co prawda to jest M-ka, więc na mnie powinna być S-ka, ale przymierzę ją, zobaczę. Bo takich sukienek to nigdy dość. Słuchajcie, no sukienka jest boska, ale co z tego, jak na mnie jest za duża? Przydałaby się jednak rozmiar mniejsza. O, i może większy biust. O, i wtedy by było tak. Widzicie tam? Ale tak to. O, teraz lepiej widać ten kolor, bo to jest taki właśnie piękny, chabrowy. Zobaczcie, gdyby ona tutaj właśnie mi się jakoś tak lepiej układała, no to może mogłaby być naprawdę fajna. Poza tym tutaj jest też takie małe rozcięcie. Tak, kot mi tutaj chodzi. Bardzo, bardzo długa. I widzicie, jestem teraz... O! No, chyba będę ją jednak oddawać. Szkoda, bo sukienka piękna i powiem wam, że na mojej mamie też wyglądała na piękną, ale mama w końcu wybrała inny model i inny kolor. Czy pani jest głodna? Pibusia? Pibusia? No, słyszycie? Głodny kot? Głodny kot? Bardzo? Bardzo, bardzo? No poczekaj, już się przebieram i zrobimy jeść. No, nóżka. Ta-da! Zabieram się właśnie za moją wieczorną rutynę, jeśli chodzi o ramiona i będę sobie robić Wellspa Ajo. I tak sobie pomyślałam, że do was pogadam w tym czasie, bo chyba... Czekajcie, tylko sobie włączę tutaj wszystko i usuniemy dźwięk. O, dobra. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że chyba nie pogadałam z wami dokładnie odnośnie tych moich zębów i tego mojego dzisiejszego zabiegu. Bo powiem wam szczerze, że byłam tak zaaferowana. Aferowana? Tak to się mówi? Słuchajcie, byłam tak podniecona całym tym zabiegiem, że chyba sama nie powiedziałam wam wszystkiego, co jak. I tak sobie pomyślałam, że podsumuję tak naprawdę wszystko to, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć a propos tych moich zębów, bo wrzuciłam na Instagramie informację oczywiście o tym, że dzisiaj byłam na tym zabiegu, że robiłam sobie wybielanie. Oczywiście dostałam 10 tysięcy pytań i wszystkim odpisałam, że będzie dokładna informacja, co i jak w filmie. Więc podsumujmy. Wykonałam zabieg wybielania zębów przy pomocy specjalnej lampy z użyciem specjalnego żelu dopasowanego właśnie do wybielania tej samej firmy, bo to też jest bardzo istotne. Całość trwała 45 minut, ponieważ są to 3 sesje po 15 minut. Zabieg wygląda tak, że oczywiście trzeba się do zabiegu przygotować, czyli wykonać sobie wcześniej usunięcie kamienia. Ja to zrobiłam tydzień wcześniej. Dodatkowo przez tydzień ja stosowałam też pastę do zębów, którą dostałam od mojej higienistki pani Ewy, która zmniejsza nadwrażliwość zębów i jeszcze po oczyszczaniu zębów, czy po piaskowaniu i po skalingu miałam nałożony specjalny żel, który też tak jakby wzmacnia szkliwo, ale również zmniejsza tą nadwrażliwość zębów. No i przyszłam oczywiście dzisiaj na umówiony zabieg, który wykonałam bez żadnego znieczulenia. Najpierw, czekajcie, bo muszę zmienić partię. Najpierw zęby trzeba było przygotować do zabiegu, czyli musiały być oczywiście czyste. Przed zabiegiem musiałam zjeść, bo po samym zabiegu przez 2 godziny się nic nie je, nie pije się nic gorącego, nie pije się nic zimnego. I co? Działa? Działa. No i przystąpiliśmy do zabiegu wybielania zębów, czyli najpierw na zęby, a w sumie to
wokół zębów na dziąsła został nałożony specjalny żel, który chroni dziąsła właśnie przed tym działaniem tej lampy i ultradźwięków. Następnie na same zęby został nałożony właśnie ten specjalny żel i później zaczął się pierwszy seans, czyli 15 minut pod lampą, która wydziela niebieskie światło, ale też ultradźwięki. I to światło i te ultradźwięki sprawiają, że właśnie dochodzi do zmniejszenia tego barwnika, żółtego barwnika na zębach, czyli po prostu wybielania zębów. Po 15 minutach lampa sama się wyłącza. Przyszła moja pani Ewa, higienistka, nałożyła kolejną porcję żelu, tam wszystko sprawdziła, czy jest w porządku, czy jest ok. I przeszliśmy do kolejnej sesji. No i tak jak mówię, trwało to wszystko 45 minut. Oczywiście później wypłukałam zęby i tak naprawdę teraz muszę stosować się do zaleceń, czyli do białej diety przez te 2 tygodnie. Po 5 dniach mogę już zacząć pomału wprowadzać bardziej jakieś tam kolorystyczne, koloryzowane pokarmy, no wiecie, o co mi chodzi, takie, które mają kolory, na przykład tak jak kawa, czy herbaty, czy jakieś soki, cała reszta. No, zabieg był całkowicie bezbolesny, absolutnie nie czułam nic. Jedyne co odczuwałam, to to, że musiałam cały czas tak naprawdę ściskać tą niebieską wkładkę, którą miałam w ustach, żeby tutaj wszystko było, wiecie, rozsunięte. Skończyło się? Skończyło. Tak. Czekajcie, wyłączone. Zabieg zrobiony. O. No, I tak naprawdę czułam tylko tutaj to ściągnięcie. Widzicie to? Widzicie, jakie mam białe teraz zęby? To jest nieprawdopodobne. Ja chodzę dzisiaj cały dzień i po prostu przeglądam się, jakie ja mam zęby. Najbardziej to mi się śmiać chciało, bo przecież pani Ewa, moja wspaniała higienistka, powiedziała mi, zresztą ja też wam o tym wspominałam, pani Anito, proszę się nie spodziewać, że zęby staną się białe jak ściana, bo pani zęby naturalnie są białe. I jak już skończyłyśmy ten zabieg i zobaczyłam się w lustrze, to powiedziałam, nie, to jest niemożliwe, że moje zęby tak, słuchajcie, wyglądały. I teraz podsumowanie całego dnia tak naprawdę, bo mówiłam wam, że odczuwa się po samym zabiegu, tak mniej więcej na pół godziny po zabiegu, ja przynajmniej zaczęłam właśnie odczuwać takie nerwobóle w tych zębach. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tylko tu parę razy dosłownie poczułam na górze i tak naprawdę nic więcej. Jak rozmawiałam z moim masym, który robił sobie kilka lat temu wybielanie zębów, to samo powiedział, że jego z kolei bolało. W pewnym momencie zaczynał odczuwać właśnie te nerwobóle, jeszcze jak miał założoną tą wkładkę i był pod lampą. A później z kolei, pamiętam to doskonale, że bardzo go bolały zęby i musiał brać ketonal, i to w takiej naprawdę dużej dawce, żeby te zęby go nie bolały. A wiecie co? Mówiłam wam, że zjem obiad i wezmę może jakiś przeciwbólowy środek. Nie wzięłam nic. Słuchajcie, nie wzięłam, bo stwierdziłam, jeśli mogę przeżyć te nerwobóle, to nie będę się truła środkami przeciwbólowymi i brała je specjalnie, bo są to takie po prostu momenty, gdzie te nerwobóle gdzieś tam przychodzą w tych zębach. No i przeżyłam cały dzień. Przeżyłam, słuchajcie, cały dzień. W tej chwili już mi się to, mamy godzinę 20:19, słuchajcie, nic już się nie dzieje, także luzik, teraz muszę tylko zadbać o te zęby po prostu w najbliższych dniach. Zabieg kosztował mnie 1000 zł, nie licząc oczywiście tego przygotowania do zabiegu, czyli piaskowania i skalingu, bo za to zapłaciłam oddzielnie, natomiast sam zabieg wybielania kosztował 1000 zł.
Przynajmniej w tym miejscu, w którym ja robię, u moich dentystek, stomatolożek, higienistek, to jest miejsce, do którego ja chodzę od wielu, wielu lat i absolutnie nie wyobrażam sobie chodzić dzisiaj w inne miejsce. Próbowałam, szukałam gdzieś tu w mojej okolicy, zresztą nawet przyznałam się paniom, które zajmują się moimi ząbkami, że tak, że próbowałam w mojej okolicy, że byłam w różnych miejscach, ale to nie było to, czego ja oczekuję, z czego ja jestem zadowolona. I uwaga, zapisałam się w czerwcu na wyrwanie pierwszej ósemki górnej. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo później właśnie pod koniec czerwca mamy wesele, więc myślę, że w lipcu zapiszę się na wyrwanie drugiej górnej ósemki. A teraz zabieram się za pielęgnację twarzy. Zmyłam sobie już oczy, żeby było szybciej. A teraz nałożę sobie jeden z ostatnio moich ulubionych produktów do demakijażu. Stosuję go teraz zamiennie z balsamem od Yonel, który również używam. Albo mam, że bardzo lubię ten olejek od Slavia. Jest naprawdę cudowny i wiem, dziewczyny, że wy też go pokochałyście. Czekajcie, widać go, widać. O, z pompeczką. Ten jego przyjemny, delikatny zapach i to, jak fajnie się go rozprowadza właśnie na skórze i to, że mogę sobie nim też tak popracować. To jest w ogóle świetna opcja, słuchajcie, takie olejki dla osób, które na przykład nie lubią balsamów, bo dla nich balsamy są za tłuste i wolą właśnie taki lekki, fajny olejek, który mogą nałożyć na skórę. Jak widzicie, ja to robię na suchą skórę. Pamiętajcie o tym, bo to też jest bardzo ważne, żeby nakładać właśnie tego typu produkty, jak olejki czy balsamy, zresztą zrobiłam na ten temat rolkę, nakładać na suchą skórę, bo one muszą popracować na tym produkcie, które na skórze mamy, czyli na przykład na podkładzie, na bronzerze, różu, nie wiem, na kremie CC, czy choćby też na przykład na filtrach. I dopiero kiedy już popracujecie troszkę, to wtedy łączymy z wodą taki produkt i masujemy. I zobaczcie, zaczyna nam się wytwarzać emulsja, widzicie? Bo olejek nam emulguje, balsam nam zaczyna emulgować, o! Tworzy nam się taka delikatna emulsja, którą dalej chwilkę pracujemy na skórze i zmywamy. Oczywiście moje ulubione ręczniczki Tami, które już doskonale też znacie. I zaraz przejdę sobie do drugiego kroku. Tak sobie jeszcze myślę, bo być może nie powiedziałam wam wszystkiego, jeśli chodzi o to wybielanie zębów, więc jeśli chcecie coś konkretnie jeszcze wiedzieć na ten temat, to proszę piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. W razie czego będę się kontaktować z panią Ewą, z moją higienistką, bo ona wie, że ja dzisiaj dopytywałam się wszystkiego właśnie ze względu na to, żeby przekazać wam jak najwięcej tych informacji. Więc jakby coś, to słuchajcie, piszcie w komentarzach. Postaram się, żebyście wszyscy uzyskali jak najlepsze informacje właśnie a propos tego wybielania zębów. Wy wiecie doskonale, że ja nie ukrywam przed wami tego, że wykonuję jakiś zabieg, jeśli takie wykonuję. I to ma związek nie tylko, nie wiem, z twarzą, ale widzicie, na przykład z zębami, czy z ciałem. Jeśli jest taka możliwość, żeby wam pokazać i przedstawić jakiś zabieg, którego być może wy też kiedyś skorzystacie, to dlaczego mam, słuchajcie, tego nie robić? Jeśli przez to wy będziecie mnie osądzać, że nie wiem, jestem osobą, która korzysta z zabiegów, to jest, słuchajcie, wasz problem. A poza tym ja nie muszę nikomu nic udowadniać. I ostatnio też non stop gdzieś tam słyszę, że jestem pomawiana o to na przykład, że polecam jakieś kosmetyki, a wykonuję botoks. A ja się pytam, na jakiej podstawie ten ktoś wie, że ja robię botoks, skoro ja go nie robię, a to, że nie wiem, mam gładkie czoło, to wcale nie oznacza, że ja robię botoks, bo ja doskonale potrafię tym czołem ruszać, no bez przesady. Tak samo tutaj w okolicy oczu się marszcza, a że wy tego dokładnie nie widzicie, tych zmarszczek, nie wiem, w filmie czy coś, to nie dlatego, że ja nałożyłam sobie jakiś filtr, przepraszam bardzo, tylko dlatego, że po prostu tak to była moja kamera. Ja nie mam nic absolutnie do ukrycia, zresztą jestem kosmetologiem, wiem jak wygląda skóra, widzę u innych ludzi jak wygląda skóra,
Wiem, że czasami kobiety z różnymi rzeczami się wstydzą i mają z czymś problem. Ja nie. I właśnie między innymi dlatego prowadzę ten kanał, czy prowadzę bloga, czy prowadzę Instagram. Pokazuję wam się non-stop bez makijażu, bez żadnych filtrów. Wy mnie tutaj widzicie bez żadnych filtrów. Znaczy, no sorry. I tak jak mówię, jeśli jest taka okazja, że mogę wam o czymś opowiedzieć, że mogę wam coś pokazać, zademonstrować, że dzięki mnie poznacie, nie wiem, jakiś zabieg, właśnie tak jak teraz, to wybielanie zębów, że dowiecie się więcej, uzyskacie więcej jakichś informacji, to dlaczego nie? Przecież ja to robię dla was. Więc korzystajcie, słuchajcie, korzystajcie. Tak jak mówię, jak macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. Czekajcie, ja sobie teraz domyję buzię i zaraz powiem wam, co jeszcze będę nakładać w dzisiejszej wieczornej pielęgnacji. I dobrze, skóra umyta, stonizowana, więc jeszcze raz dla przypomnienia był olejek od Slavia Cosmetics, później było oczyszczanie Lumispa i pianka enzymatyczna, biopianka enzymatyczna od Yonel, był tonik, już wam pokazuję, biosiarczkowy od Balneo. I dzisiaj nie nakładam żadnego serum, ponieważ większość serum, które posiadam, to są albo peptydy, albo antyoksydanty, a nałożę sobie ten krem, a jego nie można nakładać na antyoksydanty, więc to jest bardzo ważne. Więc zaraz sobie zaaplikuję krem, pod oczy poleci nowość od marki Dermalogica, nowy produkt, o widzicie, mam nadzieję, że widzicie, tak. I nałożę sobie dzisiaj, bo dzisiaj jest ten dzień, serum na rzęsy i lalasz i to będzie koniec w mojej dzisiejszej wieczornej pielęgnacji. Czasami piszecie mi tam gdzieś pod moimi filmami komentarze, że lubicie właśnie te moje takie pielęgnacyjne wstawki we vlogach, więc raz na jakiś czas będę je robić, ale tak jak mówię, raz na jakiś czas, nie zawsze. Więc tym się nie przejmujcie, bo są też takie osoby, które nie lubią zbyt dużego gadania o kosmetykach. No i co? Myślę, że możemy się już pożegnać. Pożegnać tym akcentem kosmetycznym. Dokończę pielęgnację. Zrobię sobie białą herbatę, bo ją mogę pić. Też się dowiedziałam, że ją akurat mogę pić. Mimo tego, że musi być biała dieta, to biała herbata może być. I tym akcentem, kochani, wysyłam wam buziaczki. Żegnam się z wami. Pamiętajcie o tych komentarzach, jakby coś. Jestem z wami cały czas w kontakcie. Do zobaczenia, buziaki. Pa! There is a life I lead in this city.